Ilu radiowozów potrzeba do zatrzymania jednej kobiety? Jak się okazuje, sporo. Wałbrzyska policja użyła ich aż 7 do zatrzymania kobiety, która rzekomo była agresywna. Mieszkanka Wałbrzycha Barbara Szymela została zatrzymana 1 grudnia, gdy przejeżdżała ulicą Nowy Świat samochodem marki Citroen. Kobieta wraz ze swoimi dziećmi wracała od lekarza. Wtedy została zauważona przez patrol policji. Przy próbie zaparkowania jeden z policjantów otworzył drzwi i rzucił się na kobietę. Nawet jak już spostrzegam, że prawdopodobnie to może być za mną, policja jedzie za mną, to nie było warunków w danym momencie, żeby się zatrzymać, ponieważ stał autobus, przechodzili ludzie, nie chciałam stworzyć zagrożenia i też uznałam, że stanę w tym miejscu, w którym zawsze staję. Policjanci oskarżyli kobietę o napaść na funkcjonariusza i zranienie go. Jak tłumaczy Barbara Szymela, policjant zranił się w rękę, wyrywając kluczyki ze stacyjki. Wyrwał, on chciał mi zgasić, ja sama zgasiłam ten silnik, on się rzucił, żeby... To w momencie, kiedy on te kluczyki wyrywał, to klucze od auta zostały w stacyjce, ale reszta kluczy rozsypała się i zraził się w kciuk. Bo wyrywając to rozciągnięte kółeczko, które jest z dowodem rzeczowym w sprawie. Także jest to złożone w prokuraturze i jest to dowód rzeczowy w sprawie. Cała sytuacja została zarejestrowana przez okolicznych mieszkańców. Na filmach widać wyraźnie, jak do interwencji dołączają kolejne radiowozy. Policjanci tłumaczyli podjęcie interwencji niebezpiecznym manewrem, jaki rzekomo 38-letnia kobieta wykonała. Kobiecie przedstawiono zarzut naruszenia nietykalności i stawianie czynnego oporu. Policjanci tłumaczyli wezwanie dodatkowych jednostek zachowaniem osób postronnych, które, jak mówią, zachowywały się agresywnie w stosunku do funkcjonariuszy. Otworzył, szarpnął moje drzwi, krzycząc do mnie, gaś silnik, dawaj kluczyki. To nie był dla mnie policjant. To był człowiek, który po prostu był agresywny, który zamiast poprosić mnie o pokazanie dokumentów albo o zgaszenie silnika w taki normalny sposób, jak to się zachowują funkcjonariusze, on po prostu swoim postępowaniem zaczął wyszarpywać moje kluczyki i zaczęła się szarpanina. Pani Barbara nie dokonała nawrócenia, bo nawrócenie to jest wjechanie, zawrócenie 180 stopni na drugą pas w drugim kierunku, na tej samej jezdni, a pani Barbara dokonała z lewego pasa, gdzie jest nakaz skrętu w lewo, skręcenia w ulicę Marii Konopnickiej. Bo z tego miejsca można skręcić w dwie ulice, w ulicę Sikorskiego i w ulicę Marii Konopnickiej, bo gdyby nie wolno było skręcić w ulicę Marii Konopnickiej, to powiedział tym na tym znaku, nakazanym kierunku jazdy, być druga strzałka, powinny być dwie strzałki w lewo i jedna strzałka powinna być ze znakiem zakazu skrętu, a druga w ulicy Sikorskiego, że można. Wałbrzyska policja tradycyjnie nabiera wody w usta i nie chce rozmawiać z mediami. Rzecznik wałbrzyskiej policji Magdalena Korościk odsyła do oświadczenia, które jest opublikowane na stronie policji. Policja neguje wersję wydarzeń kobiety, mimo iż nagranie dobitnie wskazuje na to, iż racja może być po jej stronie. Oni zauważyli w ogóle mojego 10-latka, który siedział z tyłu, bo szyby zaparowały, ponieważ była pogoda, no deszcz padał, było zimno. To wiadomo, 3 osoby w aucie powodują, że zaraz zaparowują szyby, prawda? Mój syn nie został zauważony. Dopiero później, jak już podeszli reszta funkcjonariuszy, którzy przyjechali, po prostu zapytali się, ojej, i tu jest dziecko? I tu były dzieci? No ja powiedziałam, że tak. Rodzi się pytanie, co ten policjant przekazał dyżurnemu, że dyżurny skierował takie siły i środki. I teraz, to jest istotne, policjanci mogą użyć na terenie miasta, zresztą poza miastem też, środków dźwiękowych i świetnych na wyraźne polecenie lub zgodę oficera dyżurnego. Natomiast kiedy można stosować tego typu środki, to regulują przepisy. Więc ja się stawiam pytanie, co przekazał policjant? Czy ten policjant oszukał dyżurnego, że ma gorszego przestępcę? Kobieta złożyła zawiadomienie do prokuratury i skargę do komendanta miejskiego w Wałbrzychu. O rozwoju sprawy będziemy informować na bieżąco.